Pani premier, Wysoka Rado, Ministerstwo Obrony Narodowej w swoich działaniach podejmowanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy kierowało się przede wszystkim exposé pani premier i programem tam zawartym, programem Prawa i Sprawiedliwości oraz decyzjami pana prezydenta zwierzchnika sił zbrojnych. W oparciu o tak podjęte decyzje ministerstwo skierowało do Sejmu i Sejm Parlamentu uchwalił ustawę o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych znoszącą 12-letni limit dla służby kontraktowej, a przez to umożliwiającą kontynuowanie służby doświadczonym żołnierzom, zwłaszcza szeregowym, oczywiście pod warunkiem zachowania zdrowotnych i fizycznych limitów. MON podjął też, Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło też decyzję w ostatnim tygodniu likwidującą, nieposiadającą uzasadnienia limity awansowe, przez lata blokujące awanse, zwłaszcza oficerów młodszych i podoficerów. Limity te utrzymywano przez lata jako środek oszczędzania na wynagrodzeniach. Zniesienie tych sztucznych limitów jest pierwszym etapem porządkowania ścieżek awansu żołnierzy zdolnych do pełnienia funkcji dowódczych. Bezpośrednio po uporządkowaniu tego fragmentu polityki kadrowej nastąpią dalsze działania zmierzające do podniesienia stanu liczbowego sił zbrojnych do co najmniej 150 tysięcy żołnierzy. Celem działań Ministerstwa Obrony Narodowej jest wzmocnienie siły zbrojnej polskiej armii i oparcie jej na współdziałaniu z sojusznikami, w tym na trwałej obecności wojsk NATO i Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance, zwłaszcza w Polsce. W związku z zaniedbaniami w obszarze wcześniejszych przygotowań do zorganizowania w Warszawie szczytu NATO, na wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej Sejm Rzeczpospolitej przyjął dwie ustawy specjalne. Jedną w zakresie możliwości stosowania trybu zakupów zgodnego ze standardami udzielania zamówień publicznych, ale nie powodującego zbędnej zwłoki. Problem polegał na tym, że opóźnienia naszych poprzedników doprowadziły do sytuacji konieczności nadzwyczajnych decyzji. I druga ustawa w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom szczytu NATO. W tej kwestii, w celu zapewnienia właściwych warunków przebywania na terytorium RP oddziałów sił zbrojnych państw sojuszniczych i podejmowania przez nie działań operacyjnych w ramach NATO, Sejm przyjął ustawę o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczpospolitej. Jest oczywiste, że jeżeli będą stała obecność wojsk NATO w Polsce, to przemieszczanie się tych wojsk musi być ułatwione przy zachowaniu decyzji w rękach Rzeczpospolitej Polskiej, pana prezydenta, pani premier i ministra obrony narodowej. Obecnie Sejm proceduje ustawę powołującą nowoczesną Akademię Sztuki Wojennej w miejsce Akademii Obrony Narodowej obciążonej złą tradycją PRL. Przyjęto także 8 rozporządzeń Rady Ministrów, z czego 3 zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw, oraz 46 rozporządzeń ministra obrony narodowej, 24 zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Przygotowano koncepcję utworzenia nowego rodzaju sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, obrony terytorialnej, oraz rozpoczęto jej wdrażanie poprzez skierowanie do realizacji decyzji o powołaniu 3 sztabów Brygad Obrony Terytorialnej oraz 4 pierwszych batalionów dyslokowanych w miastach powiatowych na ścianie wschodniej Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach nowej Komisji Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego powołano podkomisję, której powierzono rzetelne zbadanie przyczyn i przebiegu katastrofy smoleńskiej. Uporządkowano we współpracy z Ministerstwem Obrony Słowacji Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO sytuowane w Krakowie. Przeprowadzono działania antykorupcyjne, w ramach których skierowano do prokuratury 12 zawiadomień o przestępstwie. Podwyższono wynagrodzenia żołnierzom zawodowym średnio 250 zł, a podwyżki dla pracowników cywilnych wojska, które bardzo długo nie były w ogóle podejmowane, sięgną od 250 do 350 zł. Zrealizowano przygotowania do przeprowadzenia w Warszawie szczytu NATO. W płaszczyźnie politycznej uzyskano w lutym bieżącego roku kierunkową decyzję ministrów obrony państw sojuszu NATO o ustanowieniu na wschodniej flance, w tym w Polsce, trwałej i wysuniętej obecności sił zdolnych do niezwłocznego podejmowania
operacji wojskowych. W płaszczyźnie organizacyjnej zapewniono właściwe finansowanie przygotowań, podpisano umowy gwarantujące uzgodnione z kwaterą główną NATO terminy realizacji podstawowych przedsięwzięć, w tym aranżacji Stadionu Narodowego, w tym podziękowania dla pana ministra sportu za współpracę w tej dziedzinie, bardzo trudne zadanie. Zapewniono bezpieczeństwo obszaru powietrznego nad goszczącą szczyt NATO Warszawą w postaci ochrony militarnej i teleinformatycznej. Zapewniono stałe monitorowanie terenu objętego obradami, a także terenu, na którym odbędą się w Krakowie papieskie Dni Młodzieży, z wykorzystaniem bezzałogowych platform lotniczych, dronów, zdolnych do rozpoznawania i kontrolowania niebezpiecznych zdarzeń i osób. Podpisano umowę o szczególnie istotnym znaczeniu dla modernizacji technicznej sił zbrojnych, mianowicie umowę na remont i modernizację czołgów Leopard, umowę na dostawę przez hutę stalową Wola samobieżnych moździerzy RAK, łącznie 64 moździerze, umowę przywracającą do życia upadły zakład produkcji pojazdów Autostan w Sanoku, jeśli chodzi o moździerze RAK, oczywiście po zapewnieniu dostępności dla nich amunicji, której przedtem nie było. Przygotowano i uzgodniono z kierownictwem Polskiej Grupy Zbrojeniowej priorytety nowego, realistycznego planu modernizacji technicznej sił zbrojnych, które zapewnią im zdolność aktywnej obrony polskiego terytorium przed ewentualną napaścią. W Redzikowie koło Słupska rozpoczęto budowę bazy dla amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Bazy spóźnionej o co najmniej 8 lat. Przypominam, że inicjatywa ta została zapoczątkowana przez świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W Bydgoszczy uruchomiono jednostkę Grupy Integracyjnej Sił NATO w Polsce o podstawowym znaczeniu dla zapewnienia i umożliwienia szybkiego przemieszczania połączonych sił wysokiej gotowości oraz sił odpowiedzi NATO. Opracowano program resortu obrony narodowej w zakresie wsparcia potencjału naukowego w obszarze obronności państwa. Program pozwoli na pozyskiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych wspierających zdolności bojowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Podpisano pierwszy w historii stosunków polsko-francuskich plan współpracy dwustronnej. W ramach aktywnego udziału we wzmacnianiu południowej i wschodniej flanki NATO skierowano siły do wsparcia działań sojuszu w rejonie Morza Egejskiego, a także do patrolowania patrolowo-rozpoznawczych działań w rejonie Bliskiego Wschodu. Wzmocniono natowską obecność w powietrznym obszarze krajów południa Europy w ramach misji Air Policing oraz podjęto decyzję o wydzieleniu kompanii zmechanizowanej do państw bałtyckich w 2016 roku. Osiągnięto gotowość i certyfikację dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie do realizacji zadań wynikających z planu gotowości NATO. Uzyskano status państwa wiodącego grupy państw Polska, Czechy, Słowacja i Węgry w ramach pełnionego w pierwszej połowie bieżącego roku dyżuru grupy bojowej Unii Europejskiej. Zapewniono przy tym udział Sił Zbrojnych Ukrainy jako ważny krok w kierunku zbliżania Kijowa do Unii Europejskiej oraz wspólny wkład w budowę bezpieczeństwa regionalnego. System obrony powietrznej kraju Dunaj włączono do systemu obrony powietrznej NATO. Umożliwi to bezpieczną wymianę informacji z natowskimi stanowiskami dowodzenia obroną powietrzną. Obecnie trwają intensywne przygotowania do realizacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sojuszniczych ćwiczeń Anaconda 2016, największych ćwiczeń w dziejach niepodległej Rzeczpospolitej. W ćwiczeniu wojsk sojuszniczych udział weźmie blisko 30 tysięcy żołnierzy. Wojsku Polskiemu przywrócono niepodległościową tradycję żołnierzy niezłomnych. Dokonano wymiany około połowy dowódców jednostek operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W najbliższym czasie najważniejszym zadaniem Ministerstwa Obrony Narodowej pozostaje przeprowadzenie naprawy systemu kierowania i dowodzenia siłami Rzeczpospolitej, Zbrojnymi Siłami Rzeczpospolitej, przywracając zasadę jednolitego dowództwa Sił Zbrojnych RP. Dziękuję bardzo.